Warszawa dla mnie to palma w środku miasta, która pokazuje, że w Warszawie wszystko jest możliwe. Centrum, które kojarzy mi się z nowoczesnością, czyli wysokimi i przeszkolonymi budynkami. Stadion Narodowy, który pomieści tysiące ludzi. 30 piętro Pałacu Kultury, z którego widać piękne widoki. Parking na Okęciu, gdzie można patrzeć, jak samoloty startują i często zabierał mnie tam tata. Łazienki, czyli ogromny park, w którym są ławki z grającą muzyką, pomnik Fryderyka Chopina, pałac na wodzie, pawie i wiewiórki. Po wsi, gdzie jeżdżę na wycieczki rowerowe, gdzie jest cisza i spokój, bo jest to w lesie, z dala od miejskiego zgiełku. Mnóstwo ciekawych teatrów, do których zabierają mnie rodzice. Pałac Wilanowski, który kojarzy mi się z oranżeriami pełnymi ptaków i otwartymi ogrodami. Zoo, gdzie występują zwierzęta takie jak żyrafy, słonie, małpy i kolorowe papugi. Ogromne, piękne mosty, które codziennie przerzucają tysiące samochodów z jednej strony Wisły na drugą. A Wisła to nie jest zwykła rzeka, tylko centrum spotkań różnych ludzi.